Wreszcie wczoraj koło północy zaczął działać poprawnie Mortal Kombat X. Wreszcie zaczęło działać Story Mode, zaczął działać online częściowo. W sumie jeszcze nie do końca zaczął działać, bo ciągle przy online są jakieś wywalenia, nie da się dopchać do serwerów. Ale rzeczy dla jednego, dwóch graczy już wszystkie działają i są naprawdę fajne. Z ciekawszych rzeczy najlepiej będzie pokazać wieżę. Przynajmniej kawałek jakiejś wieży. Mogę sobie wybrać wieże tradycyjne, czyli te takie standardowe. No one nie do końca są standardowe, bo jest jedna standardowa. Klasyczna. Jedna jest wieża całkowicie test your luck. Jedna jest wieża całkowicie test your might. Też fajnie wygląda. Można się poprzyglądać z bliska postaciom. Jedna jest endless. Jak w Bejeweled albo w innej grze typu Match 3, gdzie walczysz i walczysz, aż ci się znudzi. I jedna jest taka, gdzie nie odnawia ci się pasek energii i walczysz aż do śmierci. Natomiast bardzo ciekawy jest pomysł z wieżami, które odnawiają się co jakiś czas i jest pokazane, kiedy wieża zostanie zresetowana. Wieże te nawet mają swoje własne wyglądy. Wieża profesjonalna wygląda jak taka bizantyjska trochę. Wieża dzienna jest taka bardziej buddyjska w stylu i bardzo prosta, taka mocno romańska wieża godzinowa. I no, zagram sobie chwilę w wieżę godzinową. A jak ją skończę, to wtedy zacznę nagrywać filmiki ze Story Mode'a. Walki jest warto sobie pooglądać też, bo naprawdę można ciekawie sobie zobaczyć, jak wyglądały animacje postaci, jak wyglądają tła, jak wyglądają ciosy, jak wyglądają fatality. Jest dużo fajnych elementów właśnie w fatality w ciosach. Johnny Cage! Don't you owe me some sunglasses? Here is what you are owed! Round one, fight! Nie widzisz mi czasem okularów? Nawiązanie do filmu Mortal Kombat, gdzie Goro rozwala Cage'owi okulary za $400 i Cage się wkurza i strąca go ze skały. Spoilers. A, to jest tryb kaskader, nie znam za bardzo trybu kaskader. Grałem Johnny Cage'em na razie w trybie... A nie, to jest chyba ten tryb właśnie. Zobaczę sobie ciosy. Tak, to jest tryb kaskader. Jako... Grałem po angielsku, tam się nazywa Stunt Double, więc nie rozpoznałem od razu. I tak, Johnny może... No, tradycyjnie robi... Walenie po jajach. Trzeba odegrać scenę z filmu i walnąć Goro w jajca. Au, jak się uda. Jej, udało się. To były okulary za $400 w dupku. Druga rzecz, która jest dobra, to jest jak sobie zrobię naśladowcę, to dostaję dwa cienie i tymi cieniami mogę wtedy robić ciosy Johnego. I zamiast Johnego te cienie je wykonują, Johnny zostaje w miejscu. Trochę jak Noob Saibot. Co jest bardzo sprytnym rozwiązaniem, bo zawsze strasznym problemem było to, że jak nie wszedł Shadow Kick, to jak został zablokowany, to Johnny miał się spieszna, bo lądował tuż przy przeciwniku i przegrywał w zwarciu. A teraz ma na to robić sobie z dala. Trzeba pokonać Goro. Nie ma czasu na oglądanie tła, tło jest naprawdę fajne. Jakieś taka biblioteka jak Shang Tsunga trochę. Może to jest Quan Chi.
Aż ty, Goro, nie lubię cię. A przynajmniej bardziej realistycznie wygląda teraz używanie przez niego dolnych łap i górnych. I'd frame that. Friendship. Johnny Cage wins. Friendship? Stary Friendship z MK2 teraz robi za pozę końcową Johnny'ego. Johnny Cage mógł się postarzeć, nabrać trochę tłuszczu i zacząć nosić ubranie. Ale to jest dalej ten sam głupol, który był. Do you not recognize me? How'd you get uncyberized? The one benefit of Quan Chi's process. Round one, fight! Trzeba się nauczyć postaci, bo niektóre ciosy nie występują w jednej wersji, a występują w innej. Na przykład Raiden tylko w jednej wersji ma teleport. Tymczasem Johnny w wersji kaskaderskiej nie ma pocisków. Bo za pociski robią mu właśnie te cienie kaskaderskie. Które są całkiem noobsybotowe. Tymczasem Sub-Zero jako Kryomanta. Nie, to nawet nie jest Kryomanta, tylko niezłomny. Ma bardzo fajną lodową zaporę, tarczę, która działa jak lodowy klon. Kto w nią uderzy, ten zamarza. Bardzo mi się dobrze grało tą zaporę. Właśnie widzicie tą tarczę, jak wygląda. Zobaczmy, jak się robi fatality. Fatality Johnny'ego widziałem na trailerze dotyczącym rodziny Cage i strasznie mi się spodobało. Ciekawe, co wy powiecie na to. Tu przed X blisko. Here's Johnny. Johnny Cage wins. Genialne. Bardzo mi się podoba to fatality. Jeżeli coś mi się nie podoba, to, że brutalnie i bardzo nachalnie obniżona jest liczba klatek przy fatality do 30. Cała gra jest 60. Oprócz prezentacji X-rayów i fatali. Come on, Mr. Cage. Sure, I pound you. Jax pounds me. I'll save him the trouble. Round one, fight! Nowa postać, Jackie Briggs. Córka Jaxa. Myślałem, że będzie taką trochę popłuczyną, jak to zazwyczaj Midway jeszcze lubiło robić, czyli palić słopem, tak jak stary ninja. Ale nie, jest całkowicie nową postacią, ma własną historię, historię i tak wszystkie miały, ale ta historia była taka trochę udawana. Natomiast w tym przypadku to jest postać całkowicie własna, nie jest jakaś fikcyjna, nie wydaje się sztuczna, wydaje się całkiem autentyczna. I z własnymi, ciekawymi zestawami ciosów, własnym stylem walki. Jest trochę przypomina cyborgi, których nie było.
nie, znaczy, które były, a których nie ma w Mortalu. Bo używa najróżniejszych trików technologicznych. Ale najbardziej chyba ciekawa będzie stary mod, którego jeszcze nie zacząłem, więc większość nowych postaci po prostu nic do mnie nie mówi. Spróbujmy inne. Mam inne fatality? I nie mam na razie innego fatality. Ale następnym razem... Spróbujemy zrobić następnym razem brutality. Może to się uda. Wrzucę je sobie od razu na ekran, bo można. Chociaż nie w tej... A nie, można, dobra. Będę miał na ekranie pokazane, jak się to robi. No, robi się to w zasadzie tak samo jak tradycyjną jajecznicę. To też sobie wrzucę. Zrobię jeszcze raz Here's Johnny. Czemu nie? Takie fajne. Here's Johnny. Johnny Cage wins. Fatality. W starym Mortalu jedynce można było zobaczyć na końcu, za co się dostało, ile punktów. To też można. Tylko tam było to w setkach tysięcy punktów. Za Fatality, zdaje się, było 100 tysięcy punktów. Tutaj za Fatality już jest tylko 250 i 100 punktów frakcyjnych. No cóż, bywa. I 136 złotych monet. No, ale te punkty, jeszcze nie wiem, do czego się przydają punkty doświadczenia i frakcyjne punkty doświadczenia. Monety się bardzo przydają w krypcie. Dobra, spróbujemy. Zawczasu sprawdzę sobie, jak się robi brutality, jakie są wymogi. I zrobimy. Out with the old. Take it easy, whippersnapper. Easy as I can. Round one. Dobra. Lista ruchów też jest ciekawie przygotowana, bo nie trzeba przelatywać tak bardzo przez te ruchy, tak jak w listach, które były w starych Mortalach. Tylko są posortowane jeszcze na kombosy, ciosy specjalne, zakończenia. Co ja muszę zrobić? Muszę 4 razy zrobić jajcarnię. Okej. Okay. Muszę ostatni cios zrobić jako jajcarnię. Dobra, da się to zrobić. Fight! Raz. Takeda też jest nowy zawodnik, też młodego pokolenia i też raczej dobrze znany, zwłaszcza jak ktoś czyta komiks Mortal Kombat X. Bo jest to, zresztą nie będę spoilerował, ale po stroju i po ciosach widać, że należy do klanu Shirai Ryu, którym kieruje Scorpion. Bardzo ciekawie wygląda zmiana oświetlenia, jak portal zostaje wyłączony. Wszystko jest ciemniejsze. Nie jest podświetlane tym dużym fioletowym światłem. A jak portal zostaje włączony, to wszystko nagle wygląda całkiem inaczej. Wow! O to chodziło właśnie. Nawet mnie to brutality wzięło z nienacka. Jak to już? Jak się podobało brutality? No brutality jest naprawdę sporo punktów, bo to jednak ciężko jest wykonać coś takiego. Trzeba się do tego przygotować.
O, Mirror Match. To może być ciekawe. Zwłaszcza ciekawie, jakie będą teksty Johnny'ego do Johnny'ego. Posłuchajmy. Just steer clear the face. Don't mess up the hair. Deal. Lubię się najwyraźniej. To jest taka bardzo, bardzo przyjacielska. Cześć Johnny, jak tam Johnny? No hard feelings, right? Nie bij po buzi. Dobra, a ty nie ruszaj włosy. Johnny wie co robi. I też jest kaskaderem. No to ładnie. Gram tylko dzięki temu, że w tej wieży mam modyfikator taki, że za chwilę pioruny w ludzi strzelają i rakiety. I to we mnie i w niego. Zarówno. Au, teraz właśnie we mnie. Bardzo ładne jest oświetlenie na tej planszy z dżunglą właśnie. Trochę powykorzystuję teraz elementów otoczenia. O, to się pięknie udało. Niebezpiecznie jest używać otoczenia, bo się człowiek patrzy, kiedy go użyć i w tym czasie dostanie bęcki od przeciwnika. No jeszcze raz w jajca. I jeszcze raz. Tym razem to on mnie załatwił. I'd frame that. Johnny Cage wins. Ja cię zaraz sframuję, dziadu. Też dostałem jakieś tam mizerne punkty. Trzeba jeszcze raz spróbować. There's a good looking guy. You're perceptive. Let's get this party started. Round one, fight! Co jakiś czas są inne te teksty, także nie można się zanudzić, tak jak Injustice na przykład, gdzie zawsze były dokładnie te same i się człowiek nużył w końcu, bo ileż można razy słuchać, jak Batman mówi stay down. Au. Co żonemu zrobić brutality? Au! To było bolesne. Nie udało się, bo piorun odebrał mi niemożliwe. Cholerny piorun. Czasem tak wychodzi. Johnny Cage wins. Johnny Cage wins. Jej. Zakończyłem wieżę. 315 punktów. Myślałem, że to mało, a to się okazuje, że to dość sporo. Srebrny cel osiągnięty. Gdybym zrobił ze dwa jeszcze fatality, sięgnąłbym złoty cel, miałbym jeszcze więcej punktów. Ale i tak jest nieźle. I tak jest nieźle. Także tak wyglądają walki. A później będę nagrywał story mode.